Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Zawsze, kiedy tu przychodzę, towarzyszy mi obawa. Nigdy nie wiadomo, do czego zdolni są ludzie, z którymi mijam się na korytarzu. W ich oczach szukam odpowiedzi na pytanie, za co siedzą, kim są. Marek Piechowski siedział już w wielu więzieniach. Często go przenoszą. Wszędzie, gdzie się pojawia, wzbudza grozę. Boją się go nawet najwięksi kryminaliści. To człowiek, który przynosi śmierć. Kilka lat temu był na pierwszych stronach gazet. Pisano o człowieku, którego śmiercionośną bronią jest krew zarażona HIV-em. Był jednym z pierwszych więźniów, którzy z premedytacją zarazili się wirusem. Marek Piechowski jako 13-latek trafił do poprawczaka za brutalny napad z nożem. Już wtedy zaczął się okaleczać i tatuować. Na wolności był tylko kilka miesięcy, za kradzieże i napady wiele razy trafiał do więzienia. Samo okaleczeniami próbował szantażować administrację więzienną, ale wyroku mu nie skracano. Wtedy postanowił kupić krew zarażoną wirusem HIV. W Polsce AIDS było już wtedy od 2 lat. Narkomani, by zdobyć pieniądze, sprzedawali swoją zakażoną krew. Wśród polskich więźniów jednym z pierwszych klientów był Marek Piechowski. Kiedy ktoś decyduje świadomie, całkowicie świadomie, na to, żeby się zarazić, to jest już jego wybór, naprawdę. Ale i nie czuję się mordercą. Bo to jest jego wybór. W polskich więzieniach nie było oddziałów dla nosicieli wirusa. Wtedy HIV mógł stać się przepustką na wolność. Pan wie, że pan jest taką bombą z opóźnionym zapłonem? Ja wiem. Nawet teraz, jakby pan się rzucił na mnie, podrapał mnie, to dostałbym od pana wyrok. No na pewno. Parę osób pan zaraził. No, parę osób, ale na to zasłużyli, nie? Wie pan, ale ludzie boją się HIV-a, ludzie uciekają przed HIV-em, a pan sobie go sam wszczepił. Ja sobie wszczepiłem, bo się wziąłem za napad, ale to chodzi o to, że nie chodzi o wyrok 15 lat, tylko że mi się żona posiła, bo jej kawiarnię otworzyłem, nie? Kawiarnię otworzyłem i miałem pomagać. I mówię, no muszę ją ukarać, no bo za moje pieniądze się bawi, a ja nie wiem, co pali wtedy akurat. Był taki czas, że wspólnik mi pomagał, a ona nic. A ona mi łaski nie robiła, bo ona za moje pieniądze żyła. Za moje pieniędzy, nie? No i ustaliłem, że ona prosiła mnie, żeby jej przebaczył, nie? No to ja mówię, dobra jest, nie? Przebaczę ci, jak mi załatwisz tego. Chorobę. Czarną mostę, nie? A to było ciężko w Polsce. Jedna osoba wtedy dopiero była, co miała gdzieś na... Jedyna osoba w Krakowie znalazła się z czarną ospą, nie? Ale nie załatwiła. A skąd pan wymyślił tę czarną ospę? Bo ja miałem książki anatomii. To nie anatomia, tylko miałem encyklopedię, nie? Człowieka, ja to znam wszystkie punkty człowieka, nie? Chodziło o samouszkodzenie, nie? To żeby robić sobie samouszkodzenie, to pan wcześniej poznał swoje ciało, anatomię? Tak. Bo mam przecież 3 gwoździe, tutaj mam w środku, nie w ciemiączku mam, nie? 3 gwoździe. Cały czas wbite? Cały czas. Przecież ja mam dokumenty. Ja na to wychodziłem na przerwę kary, nie? Miałem jakieś trepanace, czaszki, nie? A co pan ma jeszcze? No, obecnie to pałek mam,
Połyk to znaczy coś tam pan ma w środku, tak? W środku, w żołądku, połyk. A co to jest? Pręt takie łykłem sobie. Takie. No ten, co się spawa, nie? No, uciąłem trochę. Kawałek elektrody? No, elektrodę łykłem. No i to w żołądku mam elektrodę, a w wątrobie mam druta. Wbity jest druta, to ja na co wychodzi na przerwę kary. No 8 igieł mam. Gdzie ma pan te igły? No w okach, w środku. Wokół? No, to jest, ja już parę razy miałem, nie? Operację miałem na oczy, parę razy, oczy sobie parę razy już pociąłem, nie? Bo mam, przecież widać te ślady, nie? Na jednym, na drugim. I to my, czego nie zrobiłem, to jeszcze wbitki na serce, nie? Czego? Wbitki na serce? Tak. To co się robi? No, bierze się drut, się wbija serce, nie? Do środka. Po co pan robił sobie te uszkodzenia? Dużo administracja mnie nieraz prowokowała, nie? No, jak pan nie wie, co pan ma zrobić, jak się pan zdenerwuje, to wtedy pan... To wtedy to samo szkodzenie zazwyczaj dokonuje. Nie? Teraz się tnę cały czas, nie? Chudny mocno, nie? Bo ja ważyłem prawie 90 kilo, nie? Ja miałem 40 parę w łapce, nie? Teraz chudny cały czas, już na niczym mi nie zależy, nie? No ale to chudnie pan przez tego HIV-a. No i przez cięcia, nie? Bo ja w Krakowie w tamtym roku to ja 5 litrów krwi spuściłem. W ciągu tygodnia. 5 litrów. Tylko przez uszkodzenia? No, bo ja żyły tylko przycinam drogę. Teraz już tak się nie chcę robić, co mu szkodzą, tylko że z krwią jadę. Niech oni sprzątają później. Mają problemy później. Tutaj jak pąknę, to czy powie, robię to gdzieś miał ze mnie. Ale to, tak to jak. Ale teraz jak pan wypuszcza swoją krew z HIV-em, to pan jest strasznie groźny. Pan może zabić ludzi. No to mnie nie interesuje. Na pewno pana interesuje? Nie interesuje mnie. Dlaczego ma mnie interesować, jak mnie moja żona nie interesuje, ona też ma HIV-a. Przecież zaraziłem ją, nie? Pierwszą, drugą. Przecież ta druga ma 22 lata. Młoda. Dlaczego pan zarażał? Takie życie. Ona mnie zrobiła numer, jak ja siedziałem. A może to były tylko plotki? Nie, to były stuprocentówki, no bo ona mi się przyznała później, nie? I tego, ja mówię, wy coś zrobiło, nie? Ona mówi, proszę cię, wybacz mi. A ja mówię, przyjdź na widzenie. A ona się bała przyjść, że bo ja bym ją udusił, nie? Ja mówię, no nie mogę ją straszyć, tak pomyślałem. No bo nie przyjdzie w ogóle, nie? Ja mówię, dobra, przyjdź. No i miała mi załatwić tą czarną ospę, nie? Nie załatwiła mi tej czarnej ospy, no to ten HIV wyszedł w Polsce, nie? Chyba, że wyszedł do Polski dopiero, co była ta faza. Ona miała koleżankę, nie? Co pracuje w kwiatactwie. To mieli kiedyś adresy ludzi zarażonych. No to poszła do narkomana, kupiła mu prochy, pieniądze mu zapłaciła, przyszedł na widzenie do mnie, nie? Do więzienia? Tak. Zobaczyłem kartę informacyjną, że rzeczywiście, że może być pewien na 100%. Znaczy on musiał udowodnić panu, że ma HIV-a? Tak, on musiał mi pokazać kartę informacyjną, że ma, nie? I zobaczyłem tą kartę informacyjną. A pan wiedział, co to jest HIV wtedy? No, ja wiedziałem tylko, że pół roku pożyję i to wszystko, nie? Ale po co wyjść, żeby umrzeć? No właśnie, że jeszcze ją ukarać, naprawdę się chciałem ją ukarać, nie? No i tam jeszcze, i tego klienta przede wszystkim, nie? Ja nie myślałem o niczym, tylko myślałem o niej i o tym kliencie. Bo to taki klient, taka sucha, taki mały gnojek, łachudra, ani nie złodziej, bo się boi tylko tego. Był pan zdecydowany na wszystko? Tak, ja nie patrzę, mnie nie interesowało, nie interesowało w ogóle, ja będę żył. Mnie teraz interesowało wyjście, sprzątnąć i to wszystko. Ja wtedy mogę też iść do pechu. Przeprowadziła tego narkomana? Przeprowadziła na widzenie tego narkomana. Oddziałowy dostał parę złotych, nie, żeby wyjść z sali widzenia. Ja sobie strzykłem 10 centów, to dużą pompkę. Nie? No i jeszcze wziąłem dla dwóch, nie, po celu też, nie? Dwie strzykawki? No, dwie. Dla kolegów? A dla kolegów i jeszcze dla siebie, bo się bałem, żebym miał pewne, że mam HIV-a, nie? Bo się bałem, że 10 centymetrów będzie za mało, bo nie wiedziałem, że tam, tak teraz kropelka, nie? Ja bym jeszcze tak, że to muszę mieć na 100%, dorobicie się. Widziałem, drugą strzykawkę pobrałem od niego, nie? A ona też wiedziała, co pan sobie wstrzykuje? No jak nie, no przecież ja na sali widzę, no, znaczy kochałem się, nie? Bo działego nie było. No bo ten narkoman jakiś mi dał, to on sobie poszedł, nie? Bo na co mi potrzebny? Jak ja już pobrałem wszystko, krew, to było w sumie 10 minut, nie? No, i on poszedł, no i ja z nią byłem, nie?
No i zaczęli się tam całować. Więc do tego i tam stosunek z nią odbywam. Ona płacze mnie. Mówię, czego płacze, nie? Ona mówi, no bo będę chora, nie? No to ja tym mówię, jeszcze do organizmu nie wyszło. Tak ją trochę pocieszałem, bo mi chodziło o pieniądze za kawiarnię. No i czekałem 6 tygodni, sobie obliczyłem dokładnie. Zrobili badania. Wynik wątpliwy. Tak, nie, tak, nie. Zrobili drugi HIV. Przyjechałem do Tarnowa, z Krakowa, nie, ze szpitala tam. Przyjechałem już z HIV-em i wiadomo, że nosiciel, karetką mnie wieźli. Klamek bali się, że mnie wtyką, nie? Bo wtedy się tak bali mnie, nie? Że się klamką można zarazić. No i weszłem na przerwę, nie? Właśnie się byłem na przerwie kary. Druta sobie wątroby bił. Czy zbił pan sobie druta wątrobę i co, wrócił pan do domu, do niej? Nie, nie, ja razem z Polnikiem sobie urzędowałem u niego mieszkanie, nie? A ona miała tydzień czasu termin zapłaty, oddania mi pieniędzy. Ona pieniędzy nie miała, no bo skąd? To ona musiała to sprzedać, ten lokal. No i termin przyszedł, podjechaliśmy autem do niej, do mieszkania. Ona mówi, są pieniądze. No mówię, dobra. Dało mi 300 milionów, dokładnie to było, dokładnie to 280, nie? No i wspólnikowi dałem kasę, żeby poszedł kupić po flaszkę albo jakieś dobre wino, nie? Poszedł i ja mówię, słuchaj, ja tam ci nie będę czarował, wybieraj, albo piach, albo to samo co ja, śmierć. No to jest HIV, nie? Mam sobie wstrzygnąć. I ja mówię, wybieraj, masz czas, kurwa. Gawię godzinę, ja obalę z moim wspólnikiem, z Willim, nie? Obalę flaszeczkę, obalimy, to masz czas do zastanowienia się. Co wybierasz? Ona wiedziała, że mi ją zastrzeli, bo ja bym jej nie odpuścił w życiu, nie? No i ona mówi, że wybiera HIV-a, nie? No kurde, to sobie pan wie, co się z nią działo wtedy? Ale to mi... A czy ona wiedziała, co się tak działo, jak się w pudle? A przecież pana, ona urodziła panu dziecko. Urodziła, ale zdrowe. No to ona mogła jej się umrzeć. Ona by matkę moją by chowała. Co mnie ona obchodzi? No i ona mówi, że wybiera HIV-a, nie? No mówię, no przecież nie będę jej wstrzykiwał tak jak ja sobie wstrzykiwał ja w pudle, nie? No to że stosunki non-stop, specjalnie, żebym się tego, no, gdzieś, no specjalnie ją tak spodlić ją, nie? No robiłem, tak przez miesiąc czasu, nie? Mieszkał pan miesiąc u niej? Tak dojeżdżałem, nie, że mieszkałem, tylko dojeżdżałem, bo ja to po nocach urzędowałem z wspólnikiem po lokalach, żeśmy się bawili. A w dzień u niej przespałem się, tam pokochałem się, tam, to nie było kochanie, tylko to było specjalne takie. No i znowu wieczorem do lokalu. Zaraził pan żonę? Żonę tam. Od ilu lat ona już nosi, jest nosicielem? No, ja wyszłem na przerwę kary po 3 latach, to ona ma 9 lat, ja mam 12, nie? Interesuje to pana, jak ona się czuje, czy żyje? Nie no, jak teraz i żyjemy w dobrych stosunkach, żyjemy normalnie, dobrze żyjemy. Jak to dobrze żyjecie? No, jak ja wiem, ona no, pretensje tam na pewno ma, nie? Bo zaczyna objawy dostawać, nie? Tam pretensje jakoś ma, nie? Ile ona ma teraz lat? 36, coś takiego. To jej niewiele zostało? No, tyle co mi zostało. Też niewiele. A pan jest bezwzględnym. Nie no, takie jest życie. Dzisiaj pan ma z nią dobre stosunki? Ona odwiedza pana w więzieniu? No, odwiedzać mnie odwiedzała. Jeszcze 4 lata temu to mnie odwiedzała. Nie? To sobie brałem widzenia bezzerowe, żeby sobie zawsze... No bo ona wie, że ja wychodzę na wolność, jestem zaradny, chodzi o pieniądze, nie? No bo jej pomagałem finansowo, nie? Cały czas. Nie, jak wyjdę, to dalej jej będę pomagał, nie? Z nią się pan rozwiódł. Tak, rozwód wzięła, ona wzięła rozwód, bo jak ona myślała, że zrobiłem wyrok, no HIV-a, to ja już nie wyjdę na wolność i umrę. I wzięła ze mną rozwód. A ten rozwód jej nic nie dał, bo ja wyszłem. Bo pan wrócił. Bo ja wróciłem, ja ją stosunkowałem. I pan ją zaraził? I zaraziłem i poszłem siedzieć. No i wyszłem na ostatnią przerwę, trzecią. Wyszłem 3 lata temu wyszłem, nie? No i sobie tak z nią żyłem, bo żyłem, a szukałem sobie grona lepszego, nie? Bo ona mnie tak nie, specjalnie nie interesowała, bo 70 parę kilo, baba to cyst duszy, flaki te cyski, nie? Dość mi obrzydło to, nie? Ja sobie do Krakowa zacząłem iść, nie? I tam poznałem fryzjerkę z Krakowi, nie? Taką Renatę, nie? Pan wyglądał tak jak teraz, nie? Nie, no przecież ja w złocie byłem.
No się jest na 150 no, milionów staje, nie? 150 baniek złota na sobie miałem, nosiłem. No ale ten miał pan tę choinkę? Ale tego nie było widać, ja miałem dresy oryginalne, ciuchy oryginalne. A szyję? No szyję to przecież miałem dres zapięty dotąd. A na czole napisane? Na czole czapeczkę miałem, bejsbolówkę. Wszystko pan schował? No, trochę tylko to było widać. No ale przecież wiedziałem, że ma bandziora. No ale ja tego w ogóle nie pokazywałem. Ja bardzo spokojnego chłopaka drżnąłem je. Pan to jest aktor. No. Pan wiedział, jak to się skończy. No i ja wiedziałem, bo ona mi się spodobała. I to ona była przeznaczona dla mnie. Dobrze, ale pan wiedział, że pan ją zarazi. Ale no to ja wiedziałem o tym. Ja wiedziałem, że ją zarazi. Ale ona pan nie zawiniła. Ona mi się bardzo podobała. Ona musiała, ona, jak ja ją zobaczyłem pierwszy raz, to widziałem, że ona będzie moja. Ja sobie ją przeznaczyłem dla siebie. Tylko dla siebie. I po to ją chciał pan zarazić, żeby była pana? Żeby było tylko dla mnie. Po to. I później kumple namówiłem, żeby wyszło moja choroba na jaw, nie? I kumple mówi, ty, słyszałem, że taka i taka dziewucha ma adidasa, nie? A ty co świruje, czy ja z nią żyłem tyle czasu, nie? A mówię, mówię ci poważnie, widziałem dokumenty, nie? A mówię, ty, no, nie przecież muszę badania zrobić, nie? Czy mam HIV-a? Bo chodziło mi o Renatę, nie? O tą... Ta rozmowa się odbywała przy niej? Przy niej, no. Żeby ona to słyszała, nie? No co ty żebym miał, czuł jakieś objawy tego, nie? Ja wyjdę sobie zrobić badania i to. Pojechałem na badania, wiedząc, że mi wyjdzie plus, nie? Wyszedł mi plus, ja mówię, idź ty zrób. I też wyszedł, ja mówię, no widzisz, nie moja wina. Że zarażeni. Teraz jesteśmy stworzeni tylko do siebie, nie? No, ale kiedyś zdenerwowałem i się dowiedziało, że już jestem stary bywalec z HIV-em, nie? Że pan ją świadomie zaraził. Tak, się dowiedziało, nie? Ale wybaczyła mi, bo żyła dobrze. Żyła dobrze. Wzięliście ślub? Tak, tak, po ślubie jesteśmy. Mam z nią syna. Też ma pan z nią dziecko? Tak, zdrowy jest. Badania miał już. Kilka razy robione, pisałem po szpitalach na ten temat i wiem, że zdrowe na 100% jest. Jak by się urodziło chore dziecko? No, trudno. Nie miałby pan cienia wyrzutów sumienia? A, no ja wiem, czy cienia. No, była moja głupota, nie? Wtedy, żeby się urodziło. No cóż ja na to poradzę? To ona mogła sobie tabletki wziąć, szpiale zrobić, nie? Jakby nie zaszło w ciąży. Ja mówię o tej pierwszej żonie, bo Renata to nie wiedziała, nie? Jak wygląda teraz życie Renaty? Ona nie chce utrzymać z panem kontaktu. Ona nie, że nie chce ze mną, tylko że się boi. Bo jak ja poszłem się, to ona poszła z innym klientem. Ale ją kara w pałatkę jeszcze. Kara ją w pałatkę na 100%. Ja mam adres. Ja chciałem listy do niej pisać. Ale może pan nie zdążyć? Zdążę. No, więzienie tak się szybko nie wyjera. Jak się ma HIV-a, można umrzeć. Trudno. Takie jest życie. Jak pan myśli, kiedy pan umrze? Ja wiem. Zawsze daję zdychę jeszcze. Zdychę. Skąd pan ma te forsy? No, pan robiłem. Zabijał pan ludzi w życiu? Nie no, zabijać to nie zabijałem, ale... Ja za plebanie się do mnie, na księdza, nie? Napadł pan na księdza? Tak. Dlaczego plebanie? Bo ksiądz ma zawsze pieniądze, nie? Bo ksiądz ma... No, zawsze ma pieniądze. On do banku pieniędzy nie oddaje. Weszliście do środka i co tam się stało? No, do środka żeśmy weszli. Nie będzie pochwalony, nie? Dostał w łeb, powiązaliśmy go, nie? I gosposia, nie? Gosposi też w łeb. No i pieniądze, nie? Gdzie masz pieniądze? Nie chciał powiedzieć. No to kosa, nożem, nie? Pocięcie, nie? Parę razy, no. Pocięło się go. Nie chciał powiedzieć. No to, że... Gdzie pan ciął tego księdza? No tak, tu, tak po brzuchu, nie? No i nie patrzałem, tak ciąłem, gdzie mi... To się... Bo on się bronił, no to gdzie było miejsce... Ale pan go chciał zabić, czy tylko przestraszyć? Nie, no ja go chciałem... Ja chciałem pieniądze wziąć. No to mówię, bo to takie już... To były wtedy napady na lokówki, były modne, nie? No ale on ksiądz, to gdzie on lokówkę? Nie, lokówki nie będzie miał, nie? No to żelazko. No to na żelazko wziąłem, nie? Przepalał go pan żelazkiem? No, żelazkiem, no bo za to siedzę, nie? Za żelazko. No i wtedy jak żelazkiem już go dopiekłem, to powiedział. Musi powiedzieć.
ksiądz przeżył? Ksiądz nie żyje, ale to nie, że ja go zabiłem, bo on umarł po dziś, jak wiem, 5 dniach w szpitalu. Ale z tego pocięcia? Nie z pocięcia, bo z pocięcia to by się mógł wykrwawić. On się nie wykrwawił. No jakiś tam uraz głowy, nie, bo on lanie dostawał, smary, nie? Bicie, żeśmy go lali, nie? We trójkę? No. Żeśmy go tłukli i na to umarł. Czyli zabił pan człowieka? No zabiłem, zabiłem. Ale teraz takie jest życie, że na tym życie polega teraz. Chodził pan po domach, okradał pan staruszki przebrany za ministranta. No, gdzieś przeczytałem w dokumentach. Chodziłem, no chodziłem. Tutaj napadł pan na księdza. Pan ma jakiś problem z wiarą, z Bogiem, z Kościołem? Nie no, ja mam akurat tutaj pseudonim diabeł, nie? Ja nie wierzę w Boga, nie? Bo wiem, że... Pan ma ksywę diabeł? Tak. Bo pan nie jest diabłem. Może ja jestem. Co pan w życiu robi najbardziej? Najbardziej? Prócz swoich dzieci to pieniądze i złoto. Złoto i pieniądze? Tak. Dla mnie to jest podstawa życia, nie? A miłość? Ja wiem, czy jest jakaś miłość. Nie wierzę w miłość. A kochał pan te swoje kobiety? Ja je kochałem, ale one były niewierne. No może pan one mnie nie kochały. Pan je kochał jakąś chorą miłością? Nie, ona miała wszystko, jeśli zasłużyło. To jestem, ja był w stanie tam klienta połączyć, że to mam mieć i to wszystko, i bym musiała mieć, no. Dlatego ja jej dawałem, ale nie warto tego było. A co pan im dawał? Pieniądze, złoto. A szczęście? W czasy. Miłość? No, chyba miała. Każda zawsze tak mówi, że ma. Co jeszcze zostało przed panem? Przede mną? No, ważniejsza rzecz to spotkanie się z moją ostatnią żoną. Bo się żadną nie będę żenił. Żadną, nie? A po co się chce pan z Renatą spotkać? No, bo ona mnie krzywdę zrodziła, nie? Tylko, żeby ją ukarać? Tylko. Tylko o ukaranie mi chodzi. A nie chce pan jej wybaczyć i kochać się dalej? Nie, już nie. Się też macieiła. I ona w złocie chodziła. Ona miała wszystkie palce, miała w złocie. Myśli pan, łańcuchy grube. Myśli pan, że złoto wszystko załatwia? Dla mnie dużo znaczy. Dla mnie. Nie, to są ludzie, co mają pieniędzy i piosenka, czy tam nawet sygnetu sobie nie nosi. A są ludzie, co do tego uwagę przywiązują. Nie wszyscy, ale... Pan lubi złoto? Kocham pieniądze. Złoto, pieniądze, kocham. Dlatego zawsze będę to miał. Może za bardzo pan kocha złoto? Nie, że za bardzo. Ja tam tego złoto muszę, nie muszę aż tak nosić. Tyle. Może dlatego pan lubi nosić to złoto, że pan wyszedł z biedy? No, oczywiście. Dlatego lubię nosić, bo czymś zaimponuje, a wiem, że... Na wolności, to ja sobie wchodziłem w podkoszulku i to na Floriańskiej i nikt na mnie uwagi nie zwracał, tylko się patrzyliście na łańcuch, jaki miałem gruby. Dałem 40 baniek za łańcuch, to się patrzyli na łańcuch. Małolatki, takie życie, co to z tego, że klient jakiś tam apropos, to jest pusto w kieszeni ma. Się liczy pieniądz. Cudzy inteligencja, bo on jest pusty. Mi się nie idzie do teraz, za wszystko trzeba płacić. Takie jest życie. Się tego nie zmieni. Jeszcze gorzej będzie. Marek Piechowski ma pseudonim Diabeł. Myślę, że to trafne określenie. Jego pobyt na ziemi był piekłem dla niego samego i dla innych. Kocha tylko złoto i pieniądze. Nienawidzi i chce się mścić. Mówi, że taki jest świat. Chce wierzyć, że tylko jego świat. Świat Marka Piechowskiego, pseudonim Diabeł.